Radiownet www.wnet.fm A w studio dr Sebastian Gajewski prawnik centrum Daszyńskiego. Dzień dobry, ponieważ Wymyśliłem sobie taki taką żart złośliwość. Nie wiem, czy to jest taktowne, czy nietaktowne, ale porozmawiamy sobie o lewicy, skoro dzień zaduszny, to porozmawiajmy o tych tworach, które gdzieś tam do nas z, z politycznego bytu, niebytu patrzą. Lewica wystartowała w wyborach samorządowych podzielona. Lista SLD Lewica Razem dostała wynik powyżej 6%. To się przełożyło na kilkunastu, o ile ja dobrze pamiętam, 11 radnych w sejmikach wojewódzkich. Partia Razem troszeczkę gorzej. Pan obserwuje jest i częścią lewicy, i obserwatorem, takie ty, 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 trochę obserwator uczestniczący. Tak, obserwacja, obserwacja badam lewicę metodą obserwacji uczestniczącej. E, to prawda, Centrum Mienia Ignacego Daszyńskiego jest socjaldemokratycznym think tankiem związanym z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. Wprawdzie nie jesteśmy podmiotem politycznym, organizacją polityczną, ale chociażby braliśmy udział w przygotowaniu programu koalicyjnego komitetu wyborczego SLD Lewica razem. No i rzeczywiście to, to miejsce, ten. ten punkt daje szerokie pole do obserwacji lewicowej części sceny politycznej. No i teraz jak Lewica sobie radzi z tymi wynikami w wyborach samorządowych? Ja myślę, po pierwsze wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, tego koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD-Lewica Razem, czyli SLD plus niewielkie partie polityczne, takie jak Polska Partia Socjalistyczna, uzyskała wynik na poziomie 6,7%. Jest to wynik lepszy niż Kukiz 15, czyli partia pozaparlamentarna. Pamiętajmy, że SLD i tej inne partie polityczne, które tworzyły Komitet SLD Lewica, razem są wszystkie formacjami pozaparlamentarnymi. Dość rzadko w polskiej historii politycznej zdarza się, że partia pozaparlamentarna, która z parlamentu wypadła, uzyskuje w najbliższych wyborach powszechnych wynik pozwalający jej na z... powrót do... Wyjście z parlamentu, czyli taka jest nasza krótka tradycja trzeciej RP, to jest także zanik w ogóle ze strony To jest zanik, dokładnie. Ja z... p... przypominam sobie, że Unia Wolności, która wypadła z Sejmu w 2001 roku, w wyborach samorządowych w 2002 roku uzyskała poparcie na poziomie 2%. Tutaj mamy poparcie 6,7%, wynik lepszy niż jedna z formacji parlamentarnych, ale daleko oczywiście niesatysfakcjonujący, bo o ile w wyborach parlamentarnych 6,7% przełożyłoby się najprawdopodobniej na 20-30, może 30 kilku e, posłów i być może jakiś pojedynczy mandat senatorski. O tyle w przypadku wyborów samorządowych, biorąc pod uwagę niewielkie okręgi wyborcze i biorąc pod uwagę metodę Donta, która znajduje tutaj zastosowanie, no, wynik satysfakcjonujący być nie może. I stąd te jedynie kilkanaście mandatów w sejmikach województw. No to teraz zagłębiamy się. W, w szczerą rozmowę, bo znamy się nie od dzisiaj, się kiedyś ustalili, tylko jeszcze z czasów studenckich i na tą zażyłość liczę. Kiedy patrzymy się na ten świat lewicy, to komu bardziej zależy na to, żeby, żeby powstała jakaś jeszcze większa lista lewicowa? Skąd płyną sygnały? Połączmy się. Ja myślę, że w tej chwili nie dyskutuje się na lewej, po, po lewej stronie sceny politycznej o połączeniu, w sensie utworzeniu nowej partii politycznej. Myślę, że na to nie ma ani, ani zgody, ani potrzeby ze strony żadnego z podmiotów występujących po tej stronie sceny politycznej. Natomiast no, rzeczywiście te wyniki wyborów samorządowych skłaniają wszystkie podmioty do, szuka, do szukania partnerów, do konsolidacji. W najlepszej sytuacji jest Sojusz Lewicy Demokratycznej, no, który ze względu na poparcie, ze względu na struktury, ze względu na środki finansowe, ze względu także na bardzo rozpoznawalną markę, bo ona funkcjonuje w, na, w polskim życiu politycznym od 1991 roku jest w sytuacji najbardziej komfortowej i siłą rzeczy no, jest oczywiście liderem wszelkich takich rozmów. Natomiast pierwszą deklarację dotyczącą zbliżenia, zbliżenia tych różnych lewicowych podmiotów rzeczywiście zgłosiła w poniedziałek, po wyborczy poniedziałek partia Razem. Ale z drugiej strony no, trudno się dziwić, że to partia Razem dzisiaj mówi ciepło o SLD, mówi ciepło o Zielonych, mówi ciepło o byłych działaczach inicjatywy e, polskiej, bo jednak wynik na poziomie 1% do sejmików e, województw no, jest katastrofą dla partii. Do razem. tej pory był taki warszawski żart, może nie tylko warszawski, który mówił, że razem znaczy oddzielnie w, w przypadku partii lewicowych. To już stało się wytartym sloganem w tej chwili, jak rozumiem. Koledzy Adryna Zamberga postanowili, żeby mieć jakikolwiek wynik polityczny, to jednak muszą z tym nielubianym, wyszedzanym i, i często przez nich stygmatyzowanym SLD pójść razem? No, nie ma trochę, partia Razem nie ma innego wyjścia z tego powodu, że ta taktyka partii Razem, która opierała się na akcentowaniu swojej podmiotowości politycznej, odrębności od innych ruchów lewicowych i dążeniu do wychowania swojego wyborcy, wielu moich znajomych z partii Razem mówiło o czymś takim, że wprawdzie nie ma jeszcze tego wyborcy, takiego idealnego który e, podzielałby do końca program partii Razem, ale partia Razem zmierza do tego, żeby takiego wyborcę wychować. wychować lub nawet stworzyć. To się niestety nie udało, mimo tego, że partia Razem jak na swój skromny potencjał organizacyjny, bo warto podkreślić, że jest to formacja polityczna, która nie ma struktur nawet we wszystkich województwach. Są województwa, w których nie ma po prostu partii Razem ale jako w, organizacji. W, w Warszawie media jest nie bardzo, bardzo Właśnie do tego zmierzam. Jest bar, była bardzo mocno obecna, była bardzo mocno promowana przez media, tak zwanego dawnego głównego e, nurtu no to się na nic, się na nic z, zdało i dzisiaj partia razem musi rozstrzygnąć czy chce współpracować z innymi podmiotami po lewej stronie sceny politycznej czy też chce popaść w polityczny niebyt a to jest przedmiotem tych rozmów że ja się spotykają przy kawie ciastkach czasami przy czymś mocniejszym działacze politycy liderzy i i o czym dyskutują w zasadzie ja myślę że to jest w tej chwili jesteśmy niecałe dwa tygodnie po wyborach samorządowych i w tej chwili dochodzi, dochodzi do jakiegoś zbliżenia, do próby nawiązania kontaktów. Pamiętajmy, że te relacje w zasadzie między tymi wszystkimi podmiotami w ostatnich latach, po 2015 roku, prawie nie istniały. Też wynikało. Z jakichś doświadczeń z przeszłości, na przykład w przypadku byłych działaczy Inicjatywy Polskiej, no bo pamiętajmy, że są w większości osoby, które odeszły lub zostały wyrzucone z SLD. Znowu była pewna niechęć ze strony partii Razem do SLD. Tutaj pamiętamy słynny gest Marcelin Zawiszy, która odmówiła podania ręki Włodzimierzowi Czarzastemu. Więc myślę, że teraz jest jakiś czas takiego względnego zbliżania się, poznawania, rozmawiania w sposób oczywiście niezobowiązujący. Ale pamiętajmy. Ale te rozmowy o, o dzieciach, o, o przyszłości, o, o książach to są roz rozmowy o programie, czy może już ja myślę, miejscach że... na listach? Nie no, to, to w ogóle, to, panie redaktorze, to są z, z tego co słyszę, bo ja w takich rozmowach nie uczestniczę, z tego co, co słyszę, to jest jednak taki y, początek, początek zbliżenia o miejscach na listach, czy o konstruowaniu wspólnego programu. Oczywiście mowy jeszcze nie ma. To zresztą wynika także z kwestii takich czysto no, prawnych, bo każda, każda partia y, ma wpisane w swój statut, że, że te kwestie koalicyjne wymagają zgody najwyższych gremiów y, i tak dalej. W związku z czym to jest pieśń przyszłości, natomiast teraz jest czas zbliżenia. Tutaj jeszcze raz podkreślam, SLD ma, ma najlepszą sytuację z tego powodu, że z jednej strony jest miejsce na rozmowę, konsolidację środowisk lewicowych, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że z SLD z dosyć dużym sukcesem startowało wspólnie z. Platformą Obywatelską i Nowoczesną w niektórych miastach, czego świetnym przykładem jest Łódź. Tutaj ten wspólny komitet Platformy SLD Nowoczesnej, nawet PSL-u, uzyskał ponad 70%. Dla SLD chyba bardziej sympatycznie jest Rzeszów, bo tam to inne partie się podczepiały pod ich kandydata wielokrotnie. O to jest, to, jest trochę, to jest trochę inna inna, inna sytuacja, ale tutaj mamy przykład Łódzki tej współpracy, gdzie wspólny komitet dał ponad 70% poparcia dla wspólnej kandydatki, 60% ileś procent poparcia do Rady Miasta. Udało się tutaj radnym SLD utworzyć ośmiosobowy klub radnych, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem. I tak płynnie przeszliśmy do drugiego tematu naszej rozmowy, czyli koalicji i już tego, co wynika z wyborów do samorządów, szczególnie do sejmików wojewódzkich. Prawo i Sprawiedliwość od dwóch tygodni ciepło mówi o SLD, ciepło mówi o. Cieplej niż zwykle, może tak to określimy, o radnych i szykuje się do jakiejś koalicji. Pan Władimir Czarzasty, przewodniczący SLD, jest kategoryczny, mówi, że żadnych koalicji nie będzie. Jak to wygląda od wewnątrz? To jest tak, że środowisko SLD mówi wprost i to się mówi także w kuluarach, że za żadne skarby, za żadne fotele marszałka, wicemarszałka nie wchodzimy w koalicję z pisem. No. Tu jest jasna deklaracja ze strony, ze strony Włodzimierza Czarzastego i za. Zarządza... Krajowego SLD, że SLD nie wchodzi w żadne koalicje z Prawem i Sprawiedliwością. Taka deklaracja została też złożona przez Władysława Kosiniaka-Kamysza, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego i sądzę, że te koalicje w sejnikach województw z Prawem i Sprawiedliwością ani SLD, ani PSL zawierać nie będzie. No ze względu na oczekiwania elektoratu tych partii. Ja bym chciał przypomnieć, że tutaj w zasadzie w historii, ja kojarzę w ostatnich latach oczywiście na poziomie samorządowym jedyną koalicję SLD z Prawem i Sprawiedliwością. To była koalicja w Kaliszu. Tam rzeczywiście tym partią udało się rządzić prawie cztery lata. I wprawdzie kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wiceprzewodnicząca partii, pani Karolina Pawliczak, uzyskała ponad 20 wynik w wyborach prezydenckich w Kaliszu. No, ale pytanie jest, czy ta deklaracja, że zamierza kontynuować tę koalicję jako prezydent miasta, no nie spowodowała, że jednak w drugiej turze się nie znalazła, mimo tego, że była faworytką sondaży. Z drugiej strony mamy tak takie opinie jak Rafała Wościa, który chyba nie do końca o SLD myślał, ale mówił o potrzebie współpracy lewicy z prawem i sprawiedliwością, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, politykę społeczną. Mamy też PSL, który Kośniak mówi, że w Sejmikach żadnych końców nie będzie, ale już Marszałek Struzik mówi troszeczkę co innego, a już na poziomie gmin powiatów to w ogóle nie ma tam żadnej obiediencji politycznej w zasadzie można wchodzić w koalicję z pisem. Tutaj jest trochę inna sytuacja, nie ma tak, że oficjalnie nie, ale nieoficjalnie są jakieś przymiarki? Czy na pewno polityka lokalna ta na poziomie przede wszystkim na poziomie gmin czy mniejszych miast to narządzi się już zupełnie innymi prawami? Ten konflikt, który odbywa się w Warszawie na wiejskiej i w mediach głównego nurtu, średnio interesuje wójtów burmistrzów, prezydentów, miast i radnych i oczywiste jest, że tamte koalicje mają bardziej wymiar personalny, to znaczy nie jest to koalicja platformy, na przykład z pisem, tylko to jest koalicja Kowalskiego z Malinowską. Dobrze pan doktor wie, że w świętokrzyskim dopiero co dwie Osoby wyleciały z SLD za koalicję z PiSem na poziomie powiatu. Na poziomie, Czy tam akurat mówić w powiecie o... Koneckim była dosyć specyficzna sytuacja, bo tam z tego co wiem SLD udało się poprawić wynik do Rady Powiatu sprzed czterech lat i chodziło, ta decyzja o zawarciu koalicji z Prawem i Sprawiedliwością wynikała z tego, że o ile na przykład w Warszawie jako wybory odbywały się pod hasłem antypisu, to tam w powiecie Koneckim wybory odbywały się pod hasłem anty psl i ta koalicja wszystkich przeciwko PSL-owi, była jedynym sposobem na właśnie usunięcie tego PSL-u z zarządu, z zarządu powiatu i od wpływu na starostwo powiatowe i taki był motyw tej koalicji, ale widać, że elektoraty i SLD zresztą i PSL-u nie za bardzo tolerują koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Źle reagują, to można nawet zobaczyć po komentarzach, bo teraz tych doniesień o tym, że gdzieś SLD czy gdzieś PSL właśnie zawarł koalicję z pisem było bardzo dużo i komentarzy negatywnych też. Pytanie kto do, dokładnie te komentarze tworzy. Ostatnie pytanie o właśnie SLD i PSL. Pana zdaniem, bo takie plotki się pojawiły, że może tu będzie wspólna lista, może to jest ten klucz, żeby na pewno dostać się do przyszłego Sejmu, że wspólna lista ludowców z Lewicą jest przygotowywana. Czy jest nie. na pewno współpraca między SLD i PSL-em, czego wyrazem była ostatnia konferencja prasowa między w w Włodzimierza Czarzastego i Władysława kosiniaka Mysza. To jest, y, y, są, są to dwie partie, które współpracowały ze sobą już dwukrotnie, dwukrotnie współrządziły Polską prawie przez 8 lat. To jest bardzo dużo. Ale Natomiast, nigdy nie miały wspólnej listy. Nigdy jako... nie miały wspólnej listy i ja nie sądzę, żeby, żeby taka wspólna lista tych dwóch podmiotów się, y, się pojawiła. To jest naprawdę trudne do wyobrażenia, chociaż ja przypominam sobie, że gdzieś koło roku temu, może 7 miesięcy temu, gdzieś i z PSL-u, i z SLD pojawiały się takie głosy, że może byłby to y, dobry pomysł, ale na tych Natychmiast były kontrowane, na przykład pamiętam pana posła Kłopotka, który po prostu się wypisze z PSL-u, jeżeli taka lista powstanie, i myślę, że jest na pewno wola współpracy, ale nie sądzę, żeby pojawił się wspólny komitet wyborczy. Mówił dr Sebastian Gajewski, prawnik centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dziękuję. Bardzo będziemy jeszcze zaglądać w, tą, w życie lewicy, bo to być może będzie tak, że w przyszłym parlamencie będą trzy bloki Liberalny, Konserwatywny i właśnie lewicowy, a, a nie będzie na przykład KUKI z 15 albo PSL-u. wtedy układanka będzie zupełnie, zupełnie inna. Panie doktorze, że do zobaczenia, do usłyszenia. Bardzo. My mamy godzinę 8.57, więc za chwilę w studio pojawi się Antoni Opaliński z przeglądem prasy. Radio